Zapraszam Państwa na cykl koncertów do studia imienia Witolda Lutosławskiego w Polskim Radiu. Koncerty tworzą fantastyczne osoby, to są naprawdę bardzo kreatywni ludzie. Pipilot ta nasza, kochana Dominika Kluźniak, która tak naprawdę wcale nie wciela się w rolę Pipi, tylko ona po prostu tą Pipi jest. Kolejna osoba to Ewelina Siedlecka, sopranistka o niezwykłej barwie głosu, naprawdę przepięknej. Szalony, zwariowany, eksperymentujący zespół Ethno Funky Show z Samborem Dudzińskim na czele. No i oczywiście wspaniali muzycy klasycy. Na koncercie można spotkać dzieci z audycji Dzieci Wiedzą Lepiej, które od czasu do czasu dzielą się z nami swoimi mądrościami. I tak można się dowiedzieć, że polityk jest odważny, bo się nie boi tego, co robi. Albo na przykład, że dziecko rodzi się dzięki uprzejmości taty. Na koncercie można usłyszeć wspaniałą muzykę. To są naprawdę arcydzieła muzyki klasycznej, powstałe w głowach i sercach ludzi, którzy nigdy nie przestali być dziećmi. Co za nami? Za nami bożonarodzeniowe spotkania, ucztowanie przy wigilijnym stole i to razem z Pipi i Kopciuszkiem. Za nami poszukiwanie pantofelka Kopciuszka. No przy okazji okazało się, przy okazji tych poszukiwań, że Szrek szaleńczo zakochał się w Pipi i wszyscy musieliśmy sobie z tym jakoś poradzić. No i teraz bardzo ważna rzecz, co przed nami? Przed nami, proszę Państwa, Wielka Noc w Skorupce. Ja serdecznie zapraszam do poszukiwania ktośa, który wyszedł ze swojej skorupki, no i tak naprawdę tyle go widzieli. Poszukiwać będziemy 16 i 17 kwietnia od godziny 11. Zapraszam, Kasia Stoparczyk.